Stare podania w nielicznych księgach pouczają. Weźmisz szmatoburę, nić, a miętkie badziewie i ucerujesz żyjątko radosne protagonistą będące. Dobra, żadne księgi tak nie pouczają, ale jak się nad tym troszkę bliżej zastanowić i przyjrzeć, to szmaciaki z Little Big Planet wydają się mieć coś wspólnego z voodoo. Ale porzućmy tę dygresję. Zbliża się Little Big Planet 3 i ja z tej okazji zdecydowałem się ograć nie takie już nowe Little Big Planet na PlayStation Vita. Obawiałem się, że to może jakaś konwersja LBP z PlayStation 3, ale na szczęście nie, to całkiem nowa gra z nową kampanią. Niepokoiło mnie też to, że gry nie zrobiło odpowiedzialne za oryginał Media Molecule, ale okazało się, że i ta obawa jest na wyrost. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a to jest wideo recenzja Little Big Planet PS Vita, które wyszło jedynie na, i tu niespodzianka, przenośną konsolę PlayStation Vita. Cóż, ta recenzja będzie tak długa, jak nasz szmaciany przyjaciel jest wysoki, czyli niespecjalnie. Wow, spokojnie szmaciaku, bez urazy. Tak naprawdę edycja na PlayStation Vita niespecjalnie różni się od poprzednich gier wydanych na przykład na PlayStation 3, a podstawą, jeżeli chodzi o możliwości, ewidentnie jest Little Big Planet 2. Jeśli więc nie wiesz, o co chodzi w tych grach, to czemu by nie rzucić okiem na moją recenzję Little Big Planet 2, Gdzieś tu na ekranie powinien być link, Jak wszystkie Little Big Planet, wersja na PlayStation Vita jest z grubsza dwuwymiarową, z grubsza, bo postacie mogą skakać na różnych planach, platformówką z trójwymiarową grafiką opartą mocno na fizyce obiektów i dającą graczowi całkiem fajne narzędzia do tworzenia własnych poziomów. Bohaterem jest szmaciany ludzik ratujący, jak w każdej części, krainę wyobraźni przed jakimś lekko niezadowolonym z życia, zasadniczo ponurym i właściwie destrukcyjnym złem, a może niedobrem, które danego dnia wstało z łóżka lewą macką, przy robieniu sobie śniadania zorientowało się, że zapomniało kupić mleko i zasadniczo miało najgorszy dzień ever. No i nasz Szmatosław Szmatekson będzie skakał po platformach, przesuwał różne obiekty, bujał się nad kolcami, przełączał przełączniki i zbierał mniej lub bardziej ukryte bańki z punktami lub przedmiotami używanymi do tworzenia własnych poziomów. Ważnym elementem marki LBP jest tryb kooperacji, który w odróżnieniu od edycji na stacjonarne konsole tutaj wymaga kilku egzemplarzy konsoli do grania, a jak wiadomo, raczej nie każdy posiada w domu kilka PlayStation Vita. Na szczęście można też grać po sieci, także z obcymi ludźmi, co nieco ratuje sytuację, aczkolwiek jak wiadomo, granie w koopa z obcymi ludźmi jest troszkę jak jeżdżenie zbiorową komunikacją. Niby jedziemy razem, ale szybko okazuje się, że ktoś tu może mieć problemy ze zrozumieniem złożonej idei higieny osobistej. Ale niezależnie od tego, czy będziemy grać sami czy z kimś, Little Big Planet na PlayStation Vita jest nadal całkiem rozbudowaną, barwną i złożoną platformówką z wieloma dodatkowymi minigrami i rozrywkami. Oczywiście powraca tu typowa dla serii lekko pływająca mechanika skakania, ale ja się do niej już przyzwyczaiłem. No dobrze, to co poza nową kampanią oferuje Little Big Planet na PlayStation Vita? Oczywiście masę funkcjonalności dotykowych. Na mapach nie brakuje klocków, które można wpychać, kładąc palec na ekranie, lub wypychać, kładąc go na tylnym panelu dotykowym. Są tu też obiekty przesuwane dotykowo oraz takie reagujące na wychylenia konsolki. Wszystko jest jednak nienachalne, wyważone. Gra nie zmienia się nagle w jakiś produkt rodem ze smartfonów, w którym częściej tłuścimy ekrany palcem niż gramy przy użyciu przycisków i analogów. To jest nadal stare, dobre, platformowe Little Big Planet. Ekran dotykowy sprawdza się świetnie w trybie kreacji. Malowanie obiektów palcem na ekranie jest o wiele wygodniejsze niż kursorem na PS3. I chociaż wersja na PlayStation Vita nie korzysta z biblioteki milionów poziomów stworzonych przez graczy grających w LBP1 i LBP2, to jeśli zechcemy zanurkować do światów innych graczy tutaj, też będzie w co pograć. Bardzo fajne są za to poboczne minigry i wyzwania, które najczęściej wykorzystują konsolkę w ciekawy sposób. Czasem są to odtworzone w LBP wersje znanych gier logiczno-zręcznościowych, a innym razem coś całkiem oryginalnego. Ale najbardziej podobały mi się rywalizacyjne minigierki, które pomimo braku ogólnogrowej kooperacji na jednym urządzeniu można rozgrywać w dwie osoby na jednej konsoli. Od chociażby ustawianie na zmianę bez przewracania wieży z klocków, czy walka dwóch robotycznych bokserów dająca każdemu graczowi jeden analog i przyciski lub krzyżak,
na dwóch końcach konsoli. Drobiazgi, ale bardzo pomysłowe i świetnie zrealizowane. Graficznie Little Big Planet jest zeskalowane na Vita, więc to oznacza nieco prostsze obiekty, troszkę mniej ostre tekstury, ale oglądamy to na małym ekraniku, więc tak naprawdę wygląda bardzo dobrze. Trochę brakowało mi na ścieżce dźwiękowej takich naprawdę wyrazistych utworów, które pojawiały się w poprzednich Little Big Planet, ale tutaj też muzyka jest całkiem spoko. Ale tak naprawdę to po prostu przyzwoite Little Big Planet z niezłą kampanią i całkiem fajnymi, nienachalnymi pomysłami na wykorzystywanie powierzchni dotykowych. Nadal bywa chaotyczne przez fizykę postaci i obiektów, od czasu do czasu bywa nieco monotonne, ale to nadal bardzo dobra platformówka, po której w ogóle nie da się wyczuć, że nie robili jej oryginalni twórcy. Udanego ratowania krainy wyobraźni przed zgryźliwym, niedobrem, złem Game On! Tak stoi, jeżeli na mnie się patrzysz, to się stresuje. W LBP1 i LBP2, to nadal jeżeli zechcemy. I chociaż wersja na PlayStation Vita nie daje poziomów stworzonych przez graczy grających na... I chociaż wersja na PlayStation Vita nie korzysta z milionów...